time coming. It's a setup. People are chasing me. I'm hiding right now. Time coming. They took 3 people. It's a setup. Time coming. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Dzisiaj również tajemniczo. Tajemniczo z tego względu, że będziemy mówili o Marinie Joyce. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to dzisiaj przedstawię wam ten temat. A temat jest straszny, bo tak jak widzicie w tytule, porwana youtuberka. Prawdopodobnie coś się dzieje z Mariną. To znaczy, jest to użytkowniczka YouTube'a, która normalnie tworzyła materiały. Pewnego dnia, to znaczy od niedawna, nagle wszystko się zmieniło. Jej opis się zmienił, jej tok gadania, jej makijaż, jej wygląd, generalnie wszystko wydaje się być inne. Marina zawsze nagrywała materiały sama i sama na tych filmikach była. Nagle ktoś zaczął pojawiać się w jej materiałach, nagle ona zaczęła zerkać, tak jak ja teraz powiedzmy, za kamerę i zaczęła też zważać na to, co mówi. Nie jest po prostu tak żywiołowa. Coś jest nie tak. Przedstawię wam screeny, powiem, co się dzieje i co według mnie może być nie tak. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Marina zaczęła dziwnie się zachowywać. Od pewnego czasu na swoich materiałach zaczęła przybierać bardzo agresywną linię swojego makijażu. Był też moment, gdzie w swoim filmiku, czy też na streamie, zrobiła blue line'a, tak zwanego blue line'a, z tego względu, że w Anglii jest coś takiego właśnie jak blue line. To jest linia, gdzie możesz zadzwonić, jeżeli masz jakiś problem z przemocą czy czymś takim. Internauci doszukali się w tym pewnego kontekstu oznaczającego, że ta linia na jej policzku ma oznaczać właśnie to, że ona potrzebuje pomocy. Przejdźmy dalej. Jeżeli spojrzycie teraz na screeny, które będą wam się wyświetlały, zauważycie, że ktoś znajduje się za drzwiami, czy też generalnie w pokoju, co jest bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę to, że przecież ona właśnie nagrywała w większości sama i raczej nie powinny nikogo tam być. Kolejny screen, moi drodzy, przedstawia jej oko. Tutaj spekulacje są różne, z tego względu, że może to być jakiś fotomontaż, a może to być zrobione specjalnie, a rzeczywiście może to być prawda. Dlaczego? Bo w jej oku prawdopodobnie odbija się ktoś, kto jest w masce. Kto? Nie wiadomo. Spekulacje są różne. Część osób mówi, że jest to jej chłopak, który gdzieś tam kiedyś po filmiku, który nagrała, zaczął ją szantażować i tak trwa to do teraz. Ona zresztą gdzieś tam na tweetach mówiła, że ponoć jej kanał został przejęty przez jej chłopaka, ale ten tweet od razu szybko został usunięty. Jeżeli jest mało mrocznie, to będzie jeszcze mroczniej. Kolejna sprawa, miniaturki. Jeżeli spojrzycie na te miniaturki, które wam teraz przedstawię, spójrzcie, w jaki napis one się układają. Układają się w napis help, co oznacza po angielsku pomocy. Albo pomoc. No, w zależności od interpretacji, można tutaj powiedzieć, że te miniaturki to jest zwykły zbieg okoliczności i ktoś mocno doszukuje się teorii spiskowej, świadomie doszukując się po prostu tego, że ona rzeczywiście potrzebuje pomocy. Może jest to tutaj zwykły przypadek, może jest to prawda, aczkolwiek bardzo ciekawe. Przejdźmy dalej. Kolejne zdjęcie, moi drodzy. Jak widzicie, na nim jest kartka, która leży na ziemi. Kiedy spojrzymy na zbliżenie, widzimy napis help me, co oznacza pomóżcie mi. Jak to interpretować? W zależności od was. Marina jakiś czas temu wrzuciła na swojego Twittera napis "Hope everyone likes pancakes", co brzmi totalnie banalnie, ale jeżeli doszukamy się tutaj kolejnej teorii tego, że Marina potrzebuje pomocy, zajrzymy na początki tych liter tego ciągu zdania i zauważymy również słowo help, co oznacza pomoc. No i tutaj, moi drodzy, ten wpis został usunięty później. No i teraz, jak to interpretować? Czy Marina rzeczywiście potrzebuje pomocy? No bo biorąc pod uwagę to, co napisała znajdująca się tam policja, można powiedzieć, że Marina jest bezpieczna, bo sprawdziła przecież jej dom. Ale czy tak rzeczywiście jest? Chciałbym wam teraz powiedzieć o teorii zamachu, którą gdzieś tam sobie wymyśliłem. Spójrzcie na to. Marina swego czasu napisała posta o tym, że robi spotkanie z fanami o dosyć dziwnej godzinie, bo o 6.30.
No, można powiedzieć, że jeżeli bym ja je robił, to nie byłoby tutaj nic podejrzanego, z tego względu, że przecież 6:30 to nasz podcast. Ale spójrzmy na to w ten sposób. Marina napisała, że macie przyjść z przyjacielem, żebyście się nie zgubili. Okej, okay. Spójrzcie teraz na ten film. Biorąc pod uwagę ten film, gdzie Marina mówi, żeby nikt nie przychodził na to spotkanie, można zasugerować się czymś, że jest to dosyć niebezpieczne, że coś się tam może stać, albo generalnie, że jest to bardzo tajemnicza sprawa i tutaj bardzo trzeba by było mieć to pod uwagą. Co, moi drodzy, tutaj wyknąłem, jakby wymyśliłem. Jest to teoria zamachu. Zobaczcie, przychodzi na spotkanie teraz z racji tego, że o Marinie jest dosyć głośno, masa osób. Nagle ktoś odpala bombę czy coś takiego, zaczyna strzelać, ginie masa osób, jest wielka tragedia. To jest moja teoria zamachu. Być może, no, być może jest tu jakaś cząstka prawdy. Mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie, aczkolwiek coś takiego wymyśliłem. Internauci teraz doszukują się naprawdę wielu rzeczy. Nie wiadomo, czy Marina jest bezpieczna, czy ktoś ją szantażuje, a policja, sprawdzając chatę, tak naprawdę nie znalazła nic, z tego względu, że sami wiecie, jak działa policja. Może Marina jest rzeczywiście w niebezpieczeństwie, biorąc pod uwagę to, że na przykład na jej streamach, jeżeli widzowie piszą, żeby zrobiła coś, na przykład dotknęła nosa, jeżeli jest w niebezpieczeństwie, ona to robi. Nie wiem, być może jest to kwestia tego, że po prostu ona szuka sensacji, wymyśliła sobie jakąś kwestię, która tutaj ma działać na zasadzie tego, żeby to napędzało się samoczynnie. Może rzeczywiście jest w niebezpieczeństwie, może idzie coś za tym, jakieś, nie wiem, korzyści majątkowe za tym, że ona będzie miała hype. Subskrypcje rosną, no nie wiem, jak to interpretować, mam nadzieję, że nic jej się nie dzieje, ale no... Nie wiem, ktoś powinien to zbadać dogłębniej. Na pewno, moi drodzy, Marina zachowuje się dosyć dziwnie i kanał został bardzo diametralnie odwrócony z jej kontentem i tym, co się dzieje. To nie jest stara Marina, jeżeli śledziliście jej twórczość, to powinniście na pewno o tym wiedzieć. Napiszcie, co wy sądzicie o tej całej sprawie, bo wydaje się bardzo podejrzana. Jeżeli chcecie więcej takich dziwnych teorii spiskowych, takich rzeczy mrocznych, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, taki na dole przycisk subskrybuj, albo po prostu sobie tutaj kliknijcie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie, odwiedzajcie mnie na Facebooku, na Instagramie i na Snapchacie, tam się udzielam. Zobaczymy, jak się sprawa rozwiąże. Trzymajcie się ciepło. Cześć, do następnego odcinka, hej.